Witamy Państwa serdecznie na dzisiejszej uroczystości, która jest najważniejszym świętem w kilkudziesięcioletniej historii naszej szkoły. Spotkaliśmy się tutaj z podwójnej okazji otwarcia obiektu sportowego, w którym się właśnie znajdujemy oraz, co dla nas równie ważne, dla oficjalnego nadania imienia i sztandaru szkołom wchodzącym w skład naszego zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 6. Szanowni Państwo, dzisiejsze święto szkoły to dowód na to, że warto mieć marzenie, które przy wsparciu życzliwych osób się spełniają. Dzisiejszy dzień to wielki finał dwóch projektów, które ostatnio realizowała szkoła. Jeden to projekt budowy i oddania do użytku tej pięknej hali sportowej, w której się znajdujemy, i drugi nadania imienia i przekazania sztandaru. Jest nam bardzo przyjemnie, że tak jak i na co dzień wspieracie nas Państwo, to również w dniu dzisiejszym jesteście Państwo z nami. Znajdujemy się w dniu dzisiejszym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim. Dzień dzisiejszy to wyjątkowa okazja do spotkania z przyjaciółmi szkoły, bowiem jest to wielkie święto szkoły. Uroczystości dzisiejsze obejmują dwie części. Część pierwsza to koniec realizacji wielkiego projektu związanego z poprawą bazy dydaktycznej, a polegającą na oddaniu do użytku nowej, pięknej hali sportowej. A część druga dotyczy nadania imienia i przekazania sztandaru. Obydwie uroczystości są dla nas wyjątkowe, bowiem jeżeli chodzi o salę, poprawi się zdecydowanie baza dydaktyczna, baza sportowa naszej młodzieży, a nawierzchnia olimpijska, na której będą ćwiczyć, z pewnością odkryje talenty sportowe na miarę naszych polskich olimpijczyków. A teraz kilka faktów z historii powstania tej sali. W czerwcu 2010 roku Zarząd Powiatu podjął decyzję o przekazaniu środków finansowych szkole na wykonanie projektu budowy hali sportowej. Projekt wykonała firma Arcada System w 2011 roku i również w roku 2011 pozyskaliśmy pozwolenie na budowę. Ostateczną decyzję o budowie hali, o finansowaniu tej inwestycji podjęła Rada Powiatu 19 stycznia 2012 roku. I jednocześnie przeniosła zadanie inwestycyjne na rzecz powiatu tomaszowskiego. W imieniu powiatu nad całością przedsięwzięcia czuwał wicestarosta tomaszowski, pan Sławomir Szewczyk, wraz z Wydziałem Funduszy Pomocowych Strategii Rozwoju i Inwestycji pod kierunkiem naczelnika Wydziału pana Klaudiusza Wilmańskiego. Po rozstrzygnięciu przetargu początkowo inwestycje rozpoczęło przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne Węglowo. Jednak ostatecznie realizację inwestycji przeprowadziła i doprowadziła do szczęśliwego końca firma Unicentra Handlowe Adam Serafin Rafał Górka. Z firmą tą zawarto umowę wiosną tego roku, a już dzisiaj znajdujemy się w tym pięknym obiekcie. Nadzór inwestorski nad realizacją projektu sprawowała spółka Film Consulting. Zarówno tu obok mnie, jak i przy wejściu na salę mogliście Państwo zobaczyć krótki reportaż z powstawania inwestycji. Koszt całej inwestycji wyniósł 4 029 935 zł. Jednak w ramach tej kwoty nie tylko powstała ta sala, powstały również przyłącza zewnętrzne, kanalizacji deszczowej i przyłącze wodociągowe, zagospodarowano teren wokół szkoły. Inwestycja została dofinansowana przez ministra sportu i turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z programu rozwoju bazy sportowej w wysokości 800 tysięcy złotych. Ten nowoczesny obiekt, w którym się właśnie znajdujemy, dokonaliśmy odbioru tego nowoczesnego obiektu 20 listopada tego roku, a w zasadzie tydzień temu prawomocniła się decyzja na pozwolenie na użytkowanie, także prawomocnie w tej sali się już znajdujemy. Wielkość sali, całej powierzchni sali to 897 metrów kwadratowych, wymiar zewnętrzny 24 na 32. Ta powierzchnia użytkowa dotyczy również zaplecza, które się znajduje obok sali, natomiast razem z wentylatorną łączna powierzchnia zabudowy hali wynosi 1164 metry kwadratowe. Nie widzimy boisk. Mogę tylko Państwu opowiedzieć, że ten nowoczesny obiekt, w którym się znajdujemy, został wyposażony w następujące boiska. Główne boisko do piłki siatkowej, a obok niego zostały wrysowane boisko do koszykówki, boisko do dwa boczne boiska do siatkówki, boisko do tenisa ziemnego i do piłki ręcznej. W związku z tym można w zasadzie odgrywać
wykonywać większość zawodów z różnych dyscyplin sportowych. Obok znajduje się zaplecze, a w nim cztery szatnie z pełnymi węzłami sanitarnymi, siłownia, pokój trenera, pokój pielęgniarki, jak również pomieszczenia, które są ogólnodostępne przy okazji najmu sali, pomieszczenia magazynowe, toaleta dla niepełnosprawnych. Obiekt w pełni został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. No i oczywiście jeszcze hala została wyposażona w niezbędny sprzęt sportowy. Dbanie o odpowiedni rozwój fizyczny młodego człowieka to dbanie także o naszą przyszłość. Tego jesteśmy, myślę, wszyscy pewni. Tak myślimy. Sport to nie tylko tężyzna fizyczna, to także rozwój tolerancji, zasad fair play, współpracy w grupie. To wiele, wiele zadań, które faktycznie się spełniają. Mamy nadzieję, że nasza młodzież obok swoich talentów umysłowych i artystycznych od dnia dzisiejszego będzie miała szansę w pełni również rozwijać talenty sportowe. Dzisiaj otrzymujemy do dyspozycji obiekt sportowy, ale także miejsce, w którym dziać się będą ciekawe projekty edukacyjne, gdzie młodzież pod kierunkiem swoich pedagogów rozwijać będzie różnego rodzaju umiejętności. Dzięki oddaniu do użytku tego obiektu poprawiła się radykalnie baza dydaktyczna Liceum Plastycznego. Mogliście Państwo, przychodząc tu na uroczystość, obejrzeć obok w takiej improwizowanej galerii, ale jakże pięknej galerii. To była nasza poprzednia sala gimnastyczna. Była sześciokrotnie mniejsza od tej, w której się aktualnie znajdujemy, ale jednocześnie posłuży nam teraz na pracownie artystyczne do malarstwa i rzeźby. Drodzy Państwo, spotkaliśmy się również tutaj po to, by dziękować wszystkim tym spośród Państwa, którzy przyczynili się do powstania tego obiektu, którzy służyli pomocą, dobrą radą, doradztwem w trakcie realizacji inwestycji. To dzięki Państwa inicjatywie, uporowi, przedsiębiorczości otrzymujemy dzisiaj ten piękny prezent, na który całe pokolenia uczniów czekały wiele lat. Chciałabym szczególnie podziękować Radę Powiatu Tomaszowskiego i Zarządowi na czele ze starostą tomaszowskim panem Piotrem Kagankiewiczem za podjętą decyzję o budowie sali i jej finansowaniu. Poproszę o brawo. Chciałabym bardzo podziękować pracownikom Wydziału Funduszy Pomocowych Strategii Rozwoju i Inwestycji za wielkie zaangażowanie i merytoryczny nadzór nad inwestycją. Bardzo dziękuję. Dziękujemy również panu ministrowi sportu i turystyki za dofinansowanie tej inwestycji. No i oczywiście wykonawcy firmie Unicentra Handlowe, panu Adamowi Serafinowi, bardzo serdecznie dziękuję. Za terminowość, solidność, rzetelność wykonania wszystkich prac. Bardzo dziękujemy. Podziękowania kieruję również ci, którzy tę salę na bieżąco nadzorowali, do moich współpracowników. Wszyscy doskonale wiedzą, że ich zaangażowanie było też ogromne i bieżące wspieranie realizacji inwestycji też bezcenne. Bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkich Państwa pomoc, wsparcie przy realizacji projektu były nie do przecenienia. Serdecznie za to w imieniu całej społeczności szkolnej, a przede wszystkim uczniów i ich rodziców, bardzo serdecznie dziękuję. A teraz nastąpi uroczyste przecięcie wstęgi i symboliczne otwarcie obiektu. Na środek zapraszamy starostę tomaszowskiego, pana Piotra Kagankiewicza. Do przecięcia wstęgi zapraszamy także wykonawcę, pana Adama Serafina, właściciela firmy Unicentra Handlowe. Prosimy również przewodniczącego Rady Powiatu, pana Mirosława Zielińskiego. Panią dyrektor szkoły Magdalena Fanek. Prosimy również o wystąpienie w imieniu wszystkich olimpijczyków uczestniczących w dzisiejszej uroczystości, dwukrotnego złotego medalistę olimpijskiego oraz wielokrotnego medalistę Mistrzostw Europy i Świata, pana Tomasza Majewskiego. Oraz uczennicę klasy drugiej technikum nr 5, Sylwię Tomczyk, reprezentującą powiat tomaszowski w biegach przełajowych, wicemistrzynię województwa łódzkiego w roku 2013.
Państwa droga młodzieży, w zasadzie sala została już otwarta, skoro że przecież jest najpierw. To oficjalne otwarcie już nastąpiło. Powiem tak, dla mnie to dzisiaj wielka radość, to podwójna radość, gdyż oddajemy kolejny obiekt sportowy wreszcie w tej szkole. Natomiast dlaczego podwójna, gdyż jako spełniło się moje marzenie, wszystkie szkoły ponadgimnazjalne przez te 7 lat mają nowe obiekty sportowe, gdyż uważałem, że jest to bardzo ważne, by oprócz nauki ogólnej, ogólnokształcącej, czyli przedmiotów zawodowych, zawsze dbać o swoją kondycję fizyczną i o zdrowie. To marzenie moje spełniło się. Cała oświata tomaszowska ponadgimnazjalna ma nowe obiekty. Powiem też kilka słów o tej szkole. Ta szkoła jest wyjątkowa. Dlaczego wyjątkowa? W powiecie tomaszowskim wszystkie szkoły są dobre, co niektóre rywalizują w różnego rodzaju rankingach, ale tak naprawdę żadna z tych szkół nie jest szkołą wyjątkową. Bo cóż to znaczy zająć, nie wiem, 4., 8., 20. miejsce w rankingu szkół województwa łódzkiego w stosunku do tego, że jest się jedną z 3 szkół województwa łódzkiego, czyli tą szkołą wyjątkową od 2010 roku, od kiedy otworzyło się to liceum plastyczne. Myślę, że to jest kierunek rozwoju tej szkoły, iść ciągle tą drogą wyjątkowości. Jeszcze raz powtarzam, wyjątkowości. Ta hala być może spowoduje, że oprócz kierunków artystycznych będziemy mogli mieć też kierunki sportowe, czego serdecznie oczywiście tej szkole życzę. Po trzecie powiem, radość moja wielka, że dziś jak pieczętujemy, negując wypowiedzi wielu różnych ludzi, a przede wszystkim jednego medium, że ta szkoła powinna być zamknięta. Nie. Ten obiekt świadczy o tym, że nigdy ta szkoła nie będzie zamknięta i nigdy o tym nikt nie myślał. Bez względu na to, jakie zdanie mają inne osoby lub jedno z mediów. Nie będę wymieniał tytułu, gdyż nie o to chodzi. Natomiast jeszcze raz powtarzam, ta szkoła jest wyjątkowa i ma przed sobą ogromną przyszłość. Natomiast, szanowna młodzieży, ja się bardzo cieszę sam z zajmowania, lubię, kocham, uprawiam sport. Dlatego jeszcze raz to, co było na początku, powtórzę. Uważam tą halę za otwartą, a symbolicznie przekazuję wam piłki. Tak uzgodniliśmy z panią dyrektor, że to będą piłki. Byście od jutra mogli tutaj tymi piłkami bawić się, trenować i wszystko, co z tym związane, sportem, cieszyć się życiem. Wszystkiego najlepszego życia. Bardzo dziękujemy za ciepłe słowa i za tak piękne słowa o naszej szkole. Piłki zawsze się przydadzą, a mam nadzieję, że korzystają dzisiaj z obecności tak wyjątkowych osób, jakimi jest pani Stanisława Bąchała i pan Tomasz Majewski. Poprosimy ich tutaj o podpisy na tej biało-czerwonej piłce i będzie to taki zalążek do tego, że w przyszłości nasi uczniowie również dotrą na olimpiadę. Mamy przykrytą nawierzchnię, ale pan Adam Serafin doskonale wie, że ta nawierzchnia jest nawierzchnią olimpijską. To też podstawowa sprawa do tego, żeby kiedyś w przyszłości uczniowie pojechali na olimpiadę. Bardzo serdecznie dziękuję. Prosimy księdza prawaka Henryka Kopalińskiego o jego poświęcenie. W dzisiejszym dniu również mogliśmy mieć gościć u nas w szkole wyjątkowe osoby. Do części sportowej zaprosiliśmy olimpijczyków tomaszowskich i zaszczyciła nas swoją obecnością pani Stanisława Bąchała, ale również dwukrotny medalista Igrzysk Olimpijskich z Pekinu i z Londynu, pan Tomasz Majewski. Było nam bardzo przyjemnie, że razem z uczniami, razem z wykonawcą, ze starostą mógł przecinać wstęgę. To wyjątkowy wzorzec i intelektualny, i sportowy dla naszej młodzieży. Bóg dał nam siły, abyśmy z radością służyli, pomagali braciom i posłuszni Bożemu prawu czynili nasze ciało zdatnym do wszelkiego pożytecznego działania. Bóg niewątpliwie błogosławi także czas wolny, jaki przeznaczamy na duchową rozrywkę i ćwiczenia ciała.
Kiedy bowiem zabiegamy o tężyznę ciała, łatwiej osiągamy duchową równowagę, a przez to nasze współżycie z ludźmi staje się bardziej braterskie i pogodne. Jeżeli chodzi o nową salę, sala jest piękna. Gratuluję decyzji i Radzie Powiatu, i staroście tomaszowskiemu, panu Piotrowi Kagankiewiczowi, całemu zarządowi. Jesteśmy bardzo wdzięczni, bowiem oprócz tego, że uczniowie będą mogli faktycznie ćwiczyć na pełnowymiarowej sali gimnastycznej, bowiem znajduje się na sali i boisko do piłki siatkowej główne, i dwa boiska boczne pełnowymiarowe, i boisko do piłki koszykowej, do piłki ręcznej, do tenisa ziemnego, a oprócz tego pełne zaplecze łącznie z siłownią z całą pewnością zaowocuje lepszym rozwojem i tężyzny fizycznej i lepszymi wynikami w sporcie. Dzięki oddaniu sali poprawiła się zdecydowanie baza dydaktyczna Liceum Plastycznego, bowiem poprzednia 6-krotnie mniejsza sala gimnastyczna może teraz być oddana na potrzeby pracowni artystycznych, pracowni malarstwa i pracowni rzeźby. Wiadomo, że osób, które wspomagały nas w realizacji tej budowy sali było wielu. Obok pracowników Wydziału Inwestycji Funduszy Pomocowych Strategii Rozwoju pod kierunkiem pana Klaudiusza Wilmańskiego, to oczywiście wicestarosta pan Sławomir Szewczyk, to również nadzór inwestorski przez firmę Fin Consulting sprawowany, no i oczywiście perfekcyjne i terminowe wykonawstwo przez firmę Unicentra Handlowe. Ciebie, Boże, nieustannie wielbimy, bo kierujesz wszystkim przedziwnie. Ty mądrze wyznaczasz ludziom pracę i obowiązki, pozwalasz im w zmęczeniu ciała i duszy szukać pokrzepienia i szlachetnej rozrywki. Prosimy Cię przeto, najłaskawszy Boże, niech wszyscy, którzy w wolnym czasie będą tutaj przychodzić, w tych pomieszczeniach zaznają duchowego odpoczynku oraz umocnienia zdrowia duszy i ciała. Niech ubogacają się bratnią życzliwością i z radością oddają Tobie chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Bóg, który oświeca umysły wszystkich ludzi i przywraca im siły ciała, niech kieruje naszym postępowaniem, abyśmy żyli w radości serca i duchowej zgodzie. Niech Boże błogosławieństwo spocznie na tych wszystkich, którzy w tym obiekcie będą spędzać tutaj czas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Moi drodzy, jeszcze jedno, żeby nam nikt po latach nie wyrzucał, że pod osłoną nocy, tak jak w Sejmie, został zawieszony krzyż, to ja tutaj w środku tego dnia przynoszę też ten krzyż, który myślę, że wykonawca tak urządził to pomieszczenie, że zbudował ten obiekt, że wytrzyma jeszcze też ciężar tego krzyża, który zostanie umieszczony. Niech przypomina nam to dzisiejsze wydarzenie i to, aby ten obiekt służył jak najlepiej wszystkim, którzy z niego będą korzystać. Niech Bóg błogosławi ten znak krzyża i wszyscy, którzy będą na niego spoglądać, niech będą mocni nie tylko ciałem, ale i duchem. Amen. Ćwiczenie zręczności i siły, jak nie do wypróbowania siebie.
O sporcie, czy się z radością, na zew twój ciało rozkwita wesele. Oczy się śmieją i krew szybciej krąży. Myśli stają się czystsze i jaśniejsze. Pierzchają troski udręczonych smutkiem, a pełne życia kosztują szczęście. O sporcie, ty jesteś pokój. Ty ustanawiasz przyjacielskie związki między ludami, zbliżając je sobie we wspólnym kulcie siły ujarzmionej. Dzięki tobie najwyższe wartości narodu stają się źródłem szlachetnej walki i pokojowego współzawodnictwa. Dzisiaj uczestniczymy we wspaniałej uroczystości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6, a mianowicie w dniu oddania do użytku hali gimnastycznej dla tej szkoły, jak i również nadania imienia Stanisława Wyspiańskiego tej szkole. Ja mówiłem wcześniej, że ta szkoła jest wyjątkowa, bo ona naprawdę jest wyjątkowa. To jest jedna z trzech szkół plastycznych w województwie łódzkim. Jeszcze takie szkoły są w Zduńskiej, z Woli i w Łodzi. Nie ukrywam, że to jest kierunek rozwoju tej szkoły, by być szkołą wyjątkową i otwierać kierunki, które są wyjątkowe, czyli artystyczne. Zażartowałem też, że można w tej szkole otworzyć przy okazji tej hali sportowej oczywiście kierunki związane z klasami sportowymi. Myślę, że ta szkoła się będzie bardzo dynamicznie rozwijać. Nie ukrywam, że to dla mnie wielkie też szczęście, gdyż dopiąłem swojego marzenia, czyli wszystkie szkoły ponadgimnazjalne powiatu tomaszowskiego mają nowe obiekty sportowe. To była ostatnia szkoła, która nie miała takiego nowego obiektu. Dziś, że tak powiem, moje marzenia się dopełniły. Wszystkie nasze szkoły mają nową infrastrukturę sportową. Nie tylko infrastrukturę sportową, ale mówię, to było moim marzeniem. Ta infrastruktura była zaniedbana, wręcz jej nie było. Szanowni goście, drodzy pedagodzy, koleżanki i koledzy, jest nam bardzo miło, że to właśnie my możemy być świadkami i uczestnikami tej ważnej dla naszej szkoły uroczystości oddania do użytku długo oczekiwanej przez nas hali sportowej. Czujemy się szczególnie wyróżnieni. Na ten moment czekało bowiem wielu naszych poprzedników. Jest nam tym przyjemniej, że dzień ten przejdzie do historii nie tylko naszej szkoły, ale też miasta i powiatu. Historii, której częścią staniemy się także. W tak uroczystym i ważnym dla nas dniu towarzyszą nam radość, zadowolenie i duma. To tutaj, w tej sali spełniać się będą nasze marzenia. Tutaj wykuwać się będą przyszłe talenty sportowe. Tutaj uczyć będziemy się koleżeństwa, męstwa i odwagi. W imieniu całej młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego obiektu. Władzom powiatu, wykonawcom, dyrekcji i wszystkim zaangażowanym pracownikom szkoły za wysiłek, pasję, serce i upór. Dziękujemy i mamy nadzieję, że uczucia, jakie nam dzisiaj towarzyszą, będą z nami w każdym dniu naszych sportowych zmagań i nie tylko, również innych przedsięwzięć oraz przy spełnianiu naszych marzeń. Obiecujemy dbać o podarowaną nam dzisiaj halę, by jak najdłużej służyła tym, którzy po nas podejmą naukę w naszej szkole.